Serniki są z sera, ale dzisiaj mądrości na moim kanale normalnie. Hej kochani, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was film, w którym opowiem Wam, które przepisy warto wykonać na zbliżającą się Wielkanoc. Będą to przepisy, które już pojawiły się wcześniej na moim blogu i będzie to trochę taki przewodnik po wegańskich wielkanocnych świętach. Tak więc jeśli jeszcze nie macie pomysłu na to, co zrobić na święta wielkanocne, a nie spożywacie produktów zwierzęcych, to jest film idealny dla Was. Wiele osób pyta się mnie, co robię na święta wielkanocne. Wiadomo, że dużo czasu spędza w kuchni, tak więc każdy się spodziewa, że robię jakąś ogromną wegańską ucztę. Otóż tak nie jest. W ostatnich latach w ogóle rzadko kiedy byłam na święta wielkanocne w domu i rzadko kiedy je tak odpowiednio spędzałam. Rok temu na przykład miałam święta wielkanocne w domu, ale jakoś tak szybko mi zleciały. Dwa lata temu w okresie świąt wielkanocnych jeszcze mieszkałam w Chorwacji i no nie pytajcie się mnie, jak spędziłam Wielkanoc, bo nie było to nic szczególnego, dzień jak co dzień praktycznie, więc było to trochę smutne doświadczenie, szczerze mówiąc. Trzy lata temu spędzałam Wielkanoc w domu, ale z kolei cztery lata temu spędzałam je w Turcji, bo wtedy mieszkałam w Turcji. No trochę to zagmatwane, ale jeśli mnie znacie, to wiecie, o co chodzi i znacie moją historię. I powiem Wam, że w Turcji jeszcze wtedy nie byłam weganką i na Wielkanoc zjadłam jajecznicę. Więc naprawdę jakby ta Wielkanoc zawsze co roku jakaś taka jest dziwna, dzika i w ogóle. Teraz, drugi rok z rzędu, mam okazję spędzić Wielkanoc w domu, normalnie, w rodzinnej atmosferze, w moim kraju, Polsce. Tak więc w tym momencie zakończę moją wielkanocną historię i ten wstęp do tego filmu i opowiem Wam, które przepisy warto zrobić. Mam tutaj małą karteczkę, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Przepisy wielkanocne z mojego bloga podzieliłam na dwie kategorie. Zgadnijcie jakie. Pierwsza kategoria to savory, druga kategoria to sweet. Można było się domyślić. Oczywiście, świąt nie będzie bez żurku. Jakby żurek musi być. I tutaj jest zaskoczenie, można zrobić wegański żurek i naprawdę nie jest to jakaś wielka filozofia, wystarczy podmienić produkty mięsne, czyli jakieś tam mięso, nie wiem na jakim zazwyczaj w Waszych domach, w Waszych rodzinach się gotuje żurek, ale wystarczy zamienić to mięso na tofu. Jak to zrobić? Znajdziecie przepis na moim kanale. Oczywiście wszystkie linki na dole Wam podam, żeby było Wam łatwiej. Wegański żurek smakuje bardzo, bardzo dobrze. Rok temu wykonałam taki wegański żurek na święta i powiem Wam, że mojemu tacie chyba bardziej smakował mój wegański żurek niż tradycyjny. Mam nawet jedno zdjęcie mojego taty, jak stoi przy garnku i wyjada ten mój wegański żurek, ale nie jestem pewna, czy by chciał, żeby go tu umieścić, więc po prostu wyobraźcie to sobie i zobaczcie to oczami Waszej wyobraźni. Więc żurek to jest po prostu danie must have na Wielkanoc. Kolejny przepis to jest majonez z tofu. Oczywiście w sklepach i w różnych takich delikatesach można znaleźć przeróżne wegańskie majonezy, ale zazwyczaj są one bardzo, bardzo tłuste, jakby no głównym składnikiem jest olej i różne przyprawy, tak więc nie ma się co dziwić. Ja lubię wykonywać właśnie majonez z tofu, ponieważ jest on lżejszy, nadal jest kremowy, nadal jest przepyszny, ale jednak można zjeść go trochę więcej. Jeśli już jesteśmy przy temacie właśnie majonezu z tofu, to można wykonać tradycyjną sałatkę jarzynową, taką samą, jaką robicie zazwyczaj, oczywiście bez jajka, jeśli to jest wersja wegańska, i dodając ten majonez. Nie mam zdjęcia na blogu, nie mam przepisu na blogu na wegańską sałatkę jarzynową, ale każdy, kto jest Polakiem, zna sałatkę jarzynową, jest to przecież królowa polskich sałatek. Więc każdy dokładnie wie, jak ją wykonać, wystarczy tylko podmienić majonez na roślinną alternatywę. Kolejnym przepisem, który jest fenomenalny, idealnie się nadaje na Wielkanoc, jest pasztet warzywny z mojego bloga. Nie będę ukrywać, pasztet zajmie Wam trochę czasu. Jakby
receptura jego przygotowania nie jest taka jak większość przepisów z mojego bloga, czyli wystarczy coś blendować, bla 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 i jest gotowe. Jakby trzeba przygotować trochę składników, wcześniej odpowiednio ugotować warzywa i w ogóle, ale ten pasztet jest tak fenomenalny i naprawdę nie chcę być gołosłowna, ale zerknijcie na wpis właśnie z przepisem na moim blogu i zerknijcie na wszystkie komentarze ludzi, którzy wykonali ten przepis. Jest tam pełno zdjęć, pełno komentarzy i pięknych słów polecenia tego pasztetu i wydaje mi się, że to będzie najlepszą rekomendacją, dlaczego warto wykonać mój pasztet warzywny na te święta wielkanocne. Więc naprawdę Wam polecam. Kolejnym przepisem jest bigos. Jakby nie wiem, jak wyglądają Wasze święta. Wiadomo, że w poranek wielkanocny no nie będziecie koło święconki jeść bigosu, prawda? Ale tak ogólnie w okresie świąt wielkanocnych jada się bigos. Przynajmniej ja pamiętam, że jadałam zawsze bigos w okresie świąt wielkanocnych. Jezu, czy mi się już coś myli? Nie. Jadłam. Nie, tak, bigos. No nie wiem, zróbcie jak chcecie, ale ja bym chętnie bigos zjadła, mimo że jest to Wielkanoc. Więc na moim blogu pojawił się już rok temu przepis na wegański bigos, który jest fenomenalny. Jest przepyszny i naprawdę bardzo Wam polecam ten przepis. Jest bardzo, bardzo prosty. Znowu wędzone tofu robi robotę i zastępuje nam boczek, czy tam wędzonkę, czy tam co innego zazwyczaj dodajecie do bigosu, więc to nie jest najmniejszy problem. No, na bigosie kończąc, wydaje mi się, że to są wszystkie przepisy, które polecę Wam na wytrawnie na święta wielkanocne. Też wiecie co, nie dajmy się popaść w paranoję. Święta wielkanocne nie trwają nie wiadomo jak długo. Przeżyjemy te kilka dni bez ogromnie zastawionego stołu. Przynajmniej ja jestem w stanie na samej sałatce jarzynowej przetrwać i do tego upiekę sobie mój własny chleb i będzie ekstra. Nie mam jakichś wielkich potrzeb, więc nie dajmy się popaść w paranoję, że potrzebujemy nie wiadomo jak dużo jedzenia, bo to jest tylko kilka dni, przeżyjemy, jakby no z pewnością nie umrzemy z głodu. Dobra, koniec tego gadania o wytrawnych rzeczach, teraz zaczynamy kategorię drugą, czyli kategorię sweet, czyli kategorię, którą lubimy najbardziej. Oczywiście numero uno. Numer jeden, przepis must have tej Wielkanocy. Jest to przepis na Paschę Wielkanocną, który pojawił się kilka dni temu na moim blogu i tu na kanale i na Instagramie i na wszystkich tam rzeczach związanych z moją osobą. Więc polecam Wam tą Paschę Wielkanocną. Jest naprawdę świetna i kurczę, bardzo, bardzo realistyczna. Jest ona bardzo prosta, wystarczy tylko zblendować składniki, dodać bakalię i jest super. Kolejnym przepisem są kostki domino. Jest to bardziej przepis, który wydaje się pasowałby do świąt Bożego Narodzenia, ponieważ jest tam przyprawa piernikowa, no i ogólnie takie klimaty piernikowe. Ale jest to tak fantastyczny przepis. Malutkie, warstwowe czekoladki, warstwa takiego pierniczka, potem warstwa marcepanu, a na górze warstwa galaretki, wszystko polane gorzką czekoladą. Dla mnie to jest po prostu smak świąt i to obojętnie jakich świąt, każdych świąt. Ja bym tak mogła świętować codziennie, więc polecam Wam kostki domino, ponieważ jest to przepis fenomenalny. Po prostu smaczny i fajne jest to, że jeśli czeka Was na przykład długa podróż i nie do końca chcecie brać jakiejś ogromnej blachy ciasta, żeby Wam się coś rozjechało, to takie małe czekoladki z łatwością zapakujecie do jakiegoś pojemniczka i jest ekstra. Kolejnym przepisem idealnym na Wielkanoc jest ciasto milionera, które wykonałam z Pawłem Małeckim w kuchni Lidla. Podlinkuję Wam ten film do tego przepisu. Jest to naprawdę świetny, świetny przepis, również bardzo prosty. Bardzo podobne ciasto, które również Wam polecam, jest to kostka nerkowcowo-karmelowa. Och! Oba przepisy są fantastyczne i koniec końców bardzo przypominają mazurek. Na samym dnie jest warstwa ciastka. To naprawdę, jeśli nie macie ochoty robić mazurka i na przykład nie lubicie mazurka, bo według mnie mazurek nigdy nie wyzwalał we mnie jakichś takich bardzo pozytywnych emocji, ani nigdy nie pragnęłam mazurka, nie śnił mi się po nocach, no bo takie kruche ciasto zazwyczaj z czekoladą, no oczekiwałam zawsze czegoś więcej.
miałam trochę większe ambicje i większe oczekiwania co do ciast wielkanocnych. No to polecam Wam te oba ciasta, są bardzo podobne. Jeśli wybieralibyście pomiędzy jednym a drugim, to wybrałabym to, które według Was jest łatwiejsze do wykonania, lub po prostu jeśli macie składniki obecnie w domu na jedno z nich. Oba polecam, są przepyszne, słodkie, fantastyczne, no i tak jak wszystko oczywiście na tym kanale, nie takie złe dla naszego zdrowia. Jeśli chcielibyście zrobić coś wystrzałowego, bombowego, jeśli macie w rodzinie na przykład jakiś tam nastolatków, może małe dzieci i chcecie wywrzeć na nich ogromne wrażenie, to polecam Wam Kinder Niespodziankę lub Kinder Joy. Wystarczy tylko wyhaczyć gdzieś w jakimś sklepie foremki w kształcie jajek i możecie wykonać białą czekoladę z mojego przepisu. Linki jak zwykle na dole się znajdą. I zrobić takie piękne jajka niespodzianki, które mogą być świetnym prezentem dla małych dzieci lub dla starszych lub dla każdego, bo kto nie lubi jajka niespodzianki. Jeśli chcecie w ogóle być turbo fancy, to możecie z takiego jajka niespodzianki zrobić Kinder Joy, czyli po prostu wypełnić to kremem i zrobić kuleczki. Ale to jest opcja dla osób naprawdę szalonych, trochę mojego pokroju, które lubią spędzać bardzo dużo czasu w kuchni i którym po prostu sprawia to frajdę. Fun. Jeśli jednak jesteście po tej bardziej tradycyjnej stronie i nie chcecie tam wymyślać jakichś tam jajek, niespodzianek i w ogóle, to oczywiście wiadomo, że na Wielkanoc królują na polskich stołach serniki. My, weganie, nie jemy serników, bo serniki są z sera. Ale możecie zrobić to furnik. Ja w moim asortymencie posiadam dwa fenomenalne tofurniki. Jeden to jest tofurnik czekoladowy, który pamiętam, że zrobił furorę wśród moich znajomych jakiś czas temu. Naprawdę jest świetny, intensywnie czekoladowy. Taki dekadencki, po prostu dekadencki, to jest idealny przymiotnik, który opisuje to ciasto. I jestem przekonana, że jeśli raz zrobicie ten tofurnik czekoladowy z mojego przepisu, to nie będzie on gościł tylko na świętach wielkanocnych, ale również na świętach Bożego Narodzenia. Następnym tofurnikiem, który Wam polecam, jest to tofurnik Nutella. To już jest takie, wiecie, to już jest takie bardzo, bardzo fancy ciasto. Przed chwilą mówiłam o tofurniku czekoladowym, a teraz mówię o tofurniku Nutella. I możecie się zastanowić, jaka jest różnica. Jakby tofurnik czekoladowy jest ciastem wow. Jest naprawdę ciastem wow. Jest taka różnica, że tu jest tofurnik czekoladowy, a tu jest tofurnik Nutella. Jakby oba są smaczne. To nie jest skala smaku, tylko to jest skala burżuazji. Po prostu, jeśli chcecie coś takiego turbo fancy, zróbcie tofurnik Nutella. Jeśli na przykład no, nie chcecie zrobić jakiegoś takiego bardzo drogiego ciasta, no bo tutaj w sumie mówię o kosztach i o tej wystawności. Jeśli nie musicie mieć takiego bardzo wystawnego ciasta, to zróbcie tofurnik czekoladowy. Ale no, nie chcę tutaj dawać negatywnej opinii tofurnikowi Nutella, ponieważ jest on po prostu mega. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy może mieć czas, żeby wykonać najpierw własną wegańską Nutellę, żeby potem na podstawie tej wegańskiej Nutelli zrobić wegański tofurnik Nutella. Ale jeśli znajdzie się tu jakaś osoba, która ma na to czas, która ma na to pieniądze, która chce to zrobić, chce podjąć to wyzwanie zrobienia tofurnika Nutella, to ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i czekam na zdjęcia, i czekam na komentarze, i czekam na opinie. Ale no, żadna osoba się nie zawiedzie na tym przepisie, ponieważ jest on... pycha. Dobra, patrzę na moją kartkę. I wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałam. Te propozycje, o których przed chwilą wspomniałam, według mnie są najlepsze i najbardziej pasują do charakteru świąt wielkanocnych. Już się raczej nie zobaczymy przed świętami wielkanocnymi, więc chciałam Wam złożyć serdeczne życzenia, żebyście spędzili ten czas bardzo miło w gronie najbliższych, w gronie rodziny i znajomych. Nie hejtujcie swojej rodziny za białą kiełbasę. Mam nadzieję, że każdy będzie miał takie tolerancyjne i spokojne święta. I no i nic.
Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten film i w jakimś stopniu był przydatny, to nie zapomnijcie, by dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem, z pewnością po świętach. Pa, pa.